Jestem jaka jestem, każdy kto mnie zna wie, że się nie zmienię, wiem o tym i ja. Zakodowane w głowie, lecz muszę przyznać, że gdzieś się nie pojawię, słyszę słowa te. Dzisiaj mamy 24 marca. Taka mini akcja, bronowanie. To jest kawałek ustawiony pod ziemniaki. Trochę przebronować. Tu wapno trochę ruszyć, to się rozpuściło, wymieszać to. Kwasy już zaczęły jakieś wychodzić, bo to było tutaj poorane. Żeby te kwasy też już drobniejsze powyrywać, już do ziemniaków jeszcze trochę, zanim będą sadzone. Chętnie przebronować, ruszyć to troszeczkę. Wiadomo, jak było zaorane, to ziemia będzie szybciej gubić wilgoć, a jak będzie taka przegładzona, to będzie troszeczkę inaczej, nie? No co, ciapek złożony. Mamy bronki, trójki. I co? Lecimy, idzie bardzo ładnie, głowica jest po zmianie i naprawdę robi robotę, z całkiem inny dźwięk silnika, już nie ma, no na nagraniu nie będzie tego słychać, nie było tego słychać na pewno. A tak przy 2000 obrotów było takie metaliczne uderzenie, teraz już tego nie ma, bo jest to był właśnie cały winowajca tego. Jaką mamy temperaturę, no tu przejechałem 3, 4, 5 razy. Dwa razy przeleciałem przez środek i 3 razy w sumie, żeby całość zrobić. To mamy ile tak, te 65 stopni ma. Tak akurat, no. 4 bary na silniku, teraz na wolnych. Czyli ładnie, czy mnie... To co? Lecimy! Mamy zrobione. Pasuje. Przez sadzenie może jeszcze raz będzie przejechane. Zobaczymy, co tu będziemy robić jeszcze dalej. Jakaś uprawa na pewno przed sadzeniem jeszcze będzie. Ale już jest całkiem inaczej. Jest trochę ubita ta ziemia. Pasuje. Wyszło tak, jak miało wyjść. Także co, jedziemy do domu. Pojechałem do brata, bo on pojechał przede mną wcześniej i dzisiaj kamienie. Na tych paru kawałkach, co było na jesień siane, już nie było możliwości pozbierania, to dzisiaj kamienie. Także póki jeszcze jasno, to coś się dogra, coś się złapie. Woda w rowach jest, wilgoć jest. Tam też coś jest. Tego kosiarka może chwycić. Bo wystawał jak cholera. Sto lat temu byli pierwszym historycznym rywalem Wielczanych. Taką ciekawostkę znalazłem.
ostatnią wjeżdżać? Oj! Jak wjedziesz w tą ostatnią, to znowu w tym błocie tam będziesz wyjeżdżał na dole. Tak się wbije w tą środkową i zaro centralnie na mostek się wyjedzie. No, dzisiaj to można robić. Fajnie, nie? 15 stopni to już jest. A jest ciepli mowy. No to dobrze. Poświętam może te pyry wetrząc, ale czatek znajomy trochę nas zbierać. To się wywiezie. Czy zobaczy, że tam jest w ogóle? Patrzyłeś? Nie patrzyłeś tam, nie? Nie ma nawet pod rurę. A za sroczo próżni. Ten do świąt to jeszcze Najwyżej zrobić mniejszą dawkę. Teraz, nie? No. A zaś w rajki prewencji i tu. Małe zarazy najgorsze. Kto? Aha, kamienie. Kamienie, bo jak jest. No to najgorsze dzwonią, nie? Dzwonią, a jak pięknie szyby wybijają. No, wiesz jak to jest zaronie. Ej. Nawet się nie skleiło przez ten czas i stoło. Wcale nie jest taki pełny. Czekaj, to dać do góry i wyjąć. Jak to tu ustawić? Co tu ustawić? Jak to ustawić? 2,5. Początek mu zrobimy te 2,5 może, bo tu dużo nam nie zostało. To jest całunka do biegania. Zrobimy te 2,5. O, nie przyrzewiało. Ty dobrze. Truja. Ciuto niżej. Jest dwójka. Coś takiego. Tak, niedziela. Będziemy zrobić próbę tych bron, co robiłem na łąki. Jak to będzie chodzić, czy będą za lekkie, czy będą za ciężkie. Coś poprawić, ale będzie wszystko ok. Też nie wiem, że jutro całe wszystkie łąki obleci. Czy tam jutro, czy we wtorek, zobaczymy jaka będzie pogoda. Czasem tu trzeba ciapka przejrzeć. Paliwa już mu tu wlałem. Dobre 10 litrów. Starczy, ciapek dużego zbiornika nie ma. Ciapki na 10 litrach to można dużo zwojować. Paliwa mamy, płynu. Jest ok. Płyn jest. O, oliwa. W silniku jest ok, pod max stanem. Dobra, to mamy. Płyn jest, paliwo jest. Ciepło nie jest, dzisiaj jest tam te 11 stopni, więc szału nie ma, a zawsze ma łatwiejszy start. Jesteśmy na ogrodzie. Podczepiamy bronki.
mamy. Tak, perfekcyjnie podjechane. Trzeba pojeździć. Cyk. O, tu idzie. No ci powiem. Zdjęć narobisz na cały rok. I sucho? Sucho. Nic tu nie leci po tym wrażeniu. To dobrze. Fajnie robi. No ci powiem, daj egzamin. Fajnie trochę. Ładnie przerywa tą sułą trawę. O to właśnie chodzi, nie? Żeby na powietrze, nie? Starą trawę wyrwać, trochę ją na powietrze obudzić. No i myślałem, że gorzej będzie na kredowinach, ale fajnie to wychodzi, bo te kredowiny, wiesz, po całej zimie zlegnięte, twarde, ale... Ten, zadomowiły trenak tam. No, no. Kurwa, to jest ale mokro. Tu nawet nie masz co wjeżdżać. A wy kolejne robisz. Jak wyjdzie brzeg tak po łuku, najwyżej to oblecę, nie? No, no bo tu byś kolejna, aby narobił niepotrzebnie. No, a tu tak najgorsze, wiesz, kredowin tu i tak nie ma, no bo to kred ci w wodzie no, nie będzie rył, nie? Wody stoi. No, on jest taki pamiętam. Mały stawek, żeby nie było, ale wylał. Już nie pamiętam, kiedy było tyle wody. No tak, masz tą obręcz, nie? I no ryby łowić. Tej wyższej trawy. No to tak jest zawsze ten staw. No. Zresztą to na filmikach zawsze było widać, dokąd jest koszone, dokąd jest ten staw. No teraz widać, ile on faktycznie wylał, ile tej wody jest. No, no jest wody, no. Zima była. Jesień też była, padało. Teraz na wiosnę też już były jakieś opady, no to też coś doszło tej wilgoci. Ale jest mokro. No tutaj nawóz, wapno sobie siadł, bo tu łazat jeszcze nie był siany, to widzisz, nawet z kosem jeździłem i już się ślady, widzisz, cięły. O, nawet tutaj na górce sapie. Jest mokrawo, jest wilgoć. Żeby ta wilgoć zeszła, żeby nie było, że przyjdzie pierwszy pokos na siano, a nie będzie jak jechać, bo będzie trzeba obkraczać, kombinować, nie? Bo wtedy... Jest. Więc my na teraz kończymy. Jak kupisz klapkę, to będzie klapka. Piszcie fajne komentarze jakieś dla zasięgu, zostawcie łapkę, suba. No, no a i co się uda, to będziemy nagrywać. Co się uda, to będzie nagrane. Dzisiaj byłem nagrywać nowy nabytek. Będzie filmik? Za niedługo się pojawi. Kiedy to tam zobaczysz? To będzie jeden z pierwszych nowych nabytków w tym roku, jeszcze jeden może będzie. Jeszcze także na pewno będzie, jak nie, może nie będzie oddzielnego filmiku, ale będzie na pewno na żniwach już też nowy nabytek. No, no, dokładnie. To już tyle można powiedzieć, że będzie ten nowy nabytek. To już macie taki udział spoiler, będzie brał w żniwach. Co to będzie, jak na żniwa to będzie, kombajn. Także no. No to dwa kombajny doszły, no. U nas tyle. W okolicy nowe. Siemano. No.